6 satelitów. Dołączą do tysięcy innych krążących po naszej orbicie. To najnowsza technologia, o której nie pamiętamy. Zamierzam zbadać, jak te arcydzieła inżynierii wpływają na nasze życie. Nazywam się Maggie Aderin Pocock. Uwielbiam satelity. Pomagam je budować. Od kilku lat pracuję nad największym satelitą na świecie. Kosmicznym teleskopem Jamesa Webba. Chcę się dowiedzieć, jak te maszyny wypełniły nasze niebo. 50 lat badań przesunęło granice osiągnięć technicznych. Zobaczymy, jak zmieniło to nasz świat. 5, 4, 3, 2, main engine start, 1, 0, and liftoff of the Delta II with the NPP satellite. Oto opowieść, jak satelity zmieniły nasze życie w niewyobrażalny sposób. Na orbicie. Cała prawda o satelitach. Jest 6:30 rano. Zwykły dzień. W przeciętnym domu. Gdy śpimy, nie zdajemy sobie sprawy, jak nasze życie zależy od maszyn, które czuwają nad nami z kosmosu. Regulują nasze zegary. Kiedy siadam do śniadania, satelita wysyła sygnał do mojego telewizora. Trzy inne przesyłają sygnał na drugi koniec świata. Kolejne cztery pozwalają przewidzieć pogodę w Wielkiej Brytanii. Satelity te nie są niezwykłe. Każdy o nich słyszał. O setkach innych jednak nie wiemy. Niektóre pomogły zebrać zboże na płatki, dostarczyć mleko czy wyhodować kawę. Inne czuwają nad zasobami wodnymi oraz przepływem mocy w sieciach wysokiego napięcia. W samochodzie korzystamy z nawigacji. A co z paliwem? Kuponem na loterię? Nawet pociągi polegają na satelitach. Samoloty, auta, statki, musli, powodzie. Jest dopiero 9 rano, a ja wykorzystałam 40 satelitów. To one zmieniły nasze życie. A co z tymi, które pomagają zrozumieć wszechświat? Za mną stoi model kosmicznego teleskopu Jamesa Webba. Gdy zostanie ukończony w 2018 roku, będzie największym i najlepszym teleskopem na świecie. Dzięki niemu zobaczymy szerszy, dalszy i wyraźniejszy kosmos. Być może zgłębimy nawet narodziny wszechświata. Przez kilka lat pracowałam przy powstaniu kamer, dzięki którym James Webb będzie penetrował kosmos. Zobaczymy obraz gwiazd znajdujących się 13 miliardów lat świetlnych od nas. Pomoże to wyjaśnić, jak powstał wszechświat. Uważam, że James Webb oraz niezliczone satelity czuwające nad nami należą do największych sukcesów naukowych naszych czasów.
Przyjrzymy się osiągnięciom, dzięki którym powstały te niesamowite maszyny. Poznamy wyzwania, z którymi naukowcy musieli się zmierzyć. Jeden z początkowych problemów dotyczył umieszczenia satelity nad Ziemią. Odpowiedź uzyskamy tutaj, nad jeziorem. To piękne miejsce do wystrzelenia mojej satelity. Trzy, dwa, jeden. Siła grawitacji ściągnęła satelitę na Ziemię. To, co poleciało w górę, musi wrócić na dół. Czy na pewno? Jak wiemy, Ziemia jest okrągła. Podróżując nad nią, delikatnie wyginamy jej powierzchnię. Przy odpowiednio szybkim ruchu stanie się coś niezwykłego. Będziemy spadać, ale nigdy o tę powierzchnię nie uderzymy. Wyobraźmy sobie, że wystrzelę te pomarańcze z ogromną prędkością. Zjawisko to zaobserwował Isaac Newton 300 lat temu. W stosunku do obiektu poruszającego się poziomo, łuk Ziemi sprawia, że powierzchnia wciąż się oddala. Jeśli moja pomarańcza będzie lecieć wystarczająco szybko, wyprzedzi grawitację i nigdy nie spadnie na Ziemię. Ponieważ łuk Ziemi jest niewielki, potrzebna jest prędkość 8000 metrów na sekundę, aby zrównoważyć siłę grawitacji. Jeśli osiągniemy tę prędkość, będziemy poruszać się nad Ziemią i nie spadniemy. Nie jest to łatwe zadanie, zważywszy na opór powietrza i inne przeszkody. Ale gdy wzniesiemy się ponad góry i większość atmosfery, powiedzmy 300 kilometrów, będziemy w kosmosie. Jeśli pomarańcza będzie poruszać się wystarczająco szybko, pozostanie na orbicie. Teoretycznie. Dopiero 250 lat po śmierci Newtona zbudowaliśmy maszynę wystarczająco szybką, aby sprawdzić to w praktyce. W 1957 roku rosyjska rakieta wyniosła na orbitę pierwszy stworzony przez człowieka przedmiot. Nie większy niż piłka plażowa, Sputnik pozostał w przestrzeni kosmicznej 3 miesiące. Dla Związku Radzieckiego to było ogromne zwycięstwo. Sygnał niewielkiego odbiornika radiowego rozpoczął kosmiczny wyścig. Zawsze myślałam, że zbliżając się do powierzchni Ziemi, Sputnik nagrzewał się aż do momentu, gdy spłonął całkowicie. Jednak mały jego fragment znajduje się w Muzeum Historii i Technologii Lotnictwa i Lotów Kosmicznych w Instytucie Smithsona. Podobno macie tu fragment Sputnika. Zgadza się? To tak zwana iglica, która nie jest jednak typową iglicą. Zazwyczaj przy starcie rakiety używa się klucza. W przypadku Sputnika był to mały metalowy przedmiot, który należało wyciągnąć. Tym samym zamykano obwód i uruchamiano system, który zasilany był na baterię. You could pull this out and it would complete the circuit that would allow the power systems to start to operate. Kupując zabawkę, trzeba zerwać etykiety, aby baterie zadziałały. Tak to działa.
Iglica jest namacalnym dowodem na to, kto wygrał wyścig w kosmos. Jest maleńka, ale dla mnie to bezcenny relikt, który łącząc baterię z odbiornikiem zapoczątkował erę satelitów. Nie było to jednak łatwe. Zdesperowani Amerykanie poświęcili lata na badania. Mieli wiele nieudanych startów. Zanim wystrzelili swojego pierwszego satelitę, Explorera 1. W 1959 roku Explorer 6 wykonał pierwsze zdjęcie Ziemi. Było nietypowe, ale ucieszyło pewną grupę ludzi. Szpiegów. Pod koniec lat 50. zimna wojna nabierała tempa. Satelity umożliwiły sowieckim i amerykańskim szpiegom wzajemne fotografowanie się. Amerykanie wystrzelili pierwszego satelitę szpiegowskiego o kryptonimie Corona. Musieli jednak przesłać zdjęcia z powrotem na Ziemię. Wpadli na jedno rozwiązanie. Zrzucili je. Na tym filmie widzimy kanister z tysiącami zdjęć, wyrzucony z satelity szpiegowskiego 200 km nad Ziemią. 18 km nad powierzchnią otwiera się spadochron. Wydawszy miliony na wystrzelenie satelity, Amerykanie muszą teraz przechwycić kanister w połowie drogi, zanim zrobią to Rosjanie. To jest 037. Samolot, który brał udział w tych niebezpiecznych i ściśle tajnych misjach. Bob Counts spędził 2000 godzin jako nawigator na pokładzie 037. Jego zadaniem było wypatrzenie kanistra i przechwycenie go gdzieś nad Pacyfikiem. To jeden z samolotów, który przechwytywał zdjęcia? Zgadza się. Mieliśmy ich 9, ale ten brał udział w pierwszej akcji. Jaki miał zasięg? 2000 mil. Co było utrapieniem, ponieważ w czasie wielu misji musieliśmy pracować na granicy jego wytrzymałości. Bob i jego załoga musieli znaleźć igłę w spadającym stogu siana. Te zdjęcia pokazują załogę 037 zbliżającą się do celu. Najpierw zawieszono linę pomiędzy dwoma tyczkami, zwisają z niej specjalne haki. Samolot dostosowywał prędkość opadania do prędkości spadochronu i lecąc 5 stóp nad nim, łapał go pomiędzy tyczki i haki. Pierwsza próba nie udała się. Drugie podejście zakończono sukcesem. Była to historyczna chwila.
To Algin Harmon odpowiadał za operację przechwycenia. Pod koniec trzeba było wychylić się z samolotu i wciągnąć kanister na pokład. To było jedno z jego zadań. Kiedy w końcu złapaliśmy kanister, a Algin był na tyle blisko, aby go wciągnąć, dotknął go, ale szybko cofnął rękę z powodu gorąca. Nie spodziewał się, że spadający ze stratosfery kanister będzie gorący. Sięgnął ponownie i w końcu wciągnął go na pokład. Dzięki temu został pierwszym człowiekiem, który poczuł gorąco ponownego wejścia w atmosferę. Cichy bohater, jak my wszyscy. 144 satelity Korona wystrzelone w kosmos zrobiły setki tysięcy zdjęć. Fotografowały sowieckie bazy lotnicze, bombowce, platformy startowe oraz chińskie nuklearne pola testowe. Pozwoliło to zrozumieć Amerykanom siłę militarną przeciwników. Korona została jednak wycofana po wypatrzeniu sowieckiego okrętu podwodnego pod strefą zrzutu. Łapanie kanistrów było trudne, niebezpieczne, a teraz również zagrożone. Należało znaleźć inny sposób na przesyłanie zdjęć z kosmosu. Ten krzemowy chip jest dość niezwykły. Gdy go wynaleziono, zrewolucjonizował świat szpiegowskich satelitów. To tak zwana matryca CCD. W jej sercu znajduje się cienka warstwa krzemu, która jest wrażliwa na światło. Gdy uderza w nią foton, wytwarzany jest elektron, który można przechować. Oznacza to, że matryca może wygenerować obraz wszystkiego, co znajdzie się w jej zasięgu. Urządzenie zmieniło zasady gry. Wynalezienie matrycy w latach 70. pozwoliło satelitom robić zdjęcia, przechowywać je elektronicznie i przesyłać na Ziemię za pomocą fal radiowych. Obecnie agencje wywiadowcze nie zdradzają, jak potężne są ich satelity. Znamy jednak pewne szczegóły. W 2007 roku wyszło na jaw, że amerykańskie satelity monitorują kraj. Między innymi w czasie Super Bowl. Agencje antyterrorystyczne chciały zbadać potencjalne wewnętrzne zagrożenie. Prawdziwych zdjęć nigdy nie ujawniono ze względu na ich wagę. Wiemy jednak, że ich rozdzielczość jest tak dobra, że widać przedmioty i ludzi z odległości kilku centymetrów. Szpiegowanie było tylko początkiem. Naukowcy zaczęli używać nowej technologii do pogłębiania wiedzy o Ziemi. Pozwoliło nam to zrozumieć pogodę. Kurczenie się lodowców. I wpływ miast na środowisko. Zdjęcia ujawniły całe piękno naszej planety. Dziś zdjęcia satelitarne dostępne są dla wszystkich. Wystarczy kliknięcie myszki czy telefon. Otworzyło to nowe obszary badań, ale ogromna ilość danych jest wyzwaniem sama w sobie. Dr. Albert Lin wykorzystuje zdjęcia satelitarne do zbadania odległych terenów Mongolii. Poszukuje grobowca jednego z najsłynniejszych przywódców mongolskich, Genghis Khana. Szczegółowe zdjęcia obejmują obszar ponad 10 tysięcy kilometrów kwadratowych. Zbadanie tego wirtualnego krajobrazu jest tak samo trudne jak przeszukiwanie w terenie.
Patrzymy na zdjęcia dróg, rzek i innych charakterystycznych elementów. Każdy piksel próbuje mi coś przekazać. Tu mamy ścianę budynku. Widzimy, że jest to współczesna budowla. Z drugiej strony mamy nienaturalne elementy, dziwnie wyglądające kropki i górki. Wyglądają jak stworzone przez człowieka, ale są inne niż budynek. Trudno dokładnie określić dlaczego, ale wyglądają na stare, może nawet starożytne. Zdecydowanie warto się im przyjrzeć. Komputer nie potrafi rozpoznać na zdjęciu starożytnych ruin, dlatego 10 tysięcy kilometrów kwadratowych musi być sprawdzone przez człowieka. Zadanie wydaje się niemożliwe, ale zespół wpadł na genialne rozwiązanie. Dr. Lin korzysta z pomocy tysięcy ochotników. Podzielił zdjęcia na mniejsze części, umieścił na stronie internetowej i zachęcił ludzi do ich eksplorowania. Wszystkie ciekawe miejsca są oznaczane. Wyłania się obraz miejsc wartych odwiedzenia. Grupa ludzi zgadza się, że w konkretnym miejscu jest coś dziwnego i że powinienem zbadać je osobiście. Przyjrzyjmy się. Powiększamy obraz. Obszar wygląda ciekawie, ma kształt kwadratu, ale w kontekście otoczenia uwagę przyciągają te kropki. Kiedy pojechaliśmy zbadać ten obszar, okazało się, że kropki były domami. To jurty postawione w miejscu starożytnej fortecy. Nie jest to grobowiec, ale pewna wskazówka. Albert Lin i jego ochotnicy nie znaleźli jeszcze grobowca Genghis Khana. Te badania przypominają mi, że nawet najlepsza technologia nie zastąpi ludzkiego oka. Matryce CCD zmieniły sposób, w jaki postrzegamy zarówno naszą planetę, jak i jej otoczenie. To przyszłe zadanie Jamesa Webba, kiedy wystartuje w 2018 roku. Będzie obserwować galaktyki odległe o 13 miliardów lat świetlnych. Jak uchwycić obraz galaktyki rozległej na miliony lat świetlnych? Kluczowym elementem Jamesa Webba jest jego ogromne złote lustro. Nie chodzi tylko o rozmiar. Aby zobaczyć odległy kosmos, naukowcy musieli stworzyć zupełnie nowy rodzaj lustra. Jedna część jest niezwykle ważna w lustrach teleskopowych. Ich powłoka. Od niej zależy jakość odbicia. Jako naukowiec widziałam wiele lustrzanych powłok. Naukowcy, którzy przygotowują lustra Jamesa Webba, pracują tutaj, w Quantum Coatings, New Jersey. Za chwilę zobaczę ich w akcji. Lustra muszą być idealne. Nawet najmniejsza drobina kurzu może być katastrofą. Dlatego laboratorium jest jednym z najczystszych pomieszczeń na świecie. Jest czystsze niż sala operacyjna w szpitalu. Ta sześciokątna płyta szkła jest szablonem metalowych arkuszy, które stworzą lustra teleskopu. Zrobione są z berylu, bardzo rzadkiego, mocnego i lekkiego metalu. To pistolet ze zjonizowanym gazem, którym czyścimy powierzchnię. To ostatnie czyszczenie, zanim szkło trafi do komory. Szkło przenoszone jest do komory próżniowej. Jest w środku, a ja mam przyjemność zamknąć drzwi.
Przez 2 godziny powietrze i pozostałości kurzu będą usuwane z komory. Potem dodawane jest złoto. Jest ono istotne, ponieważ doskonale odbija podczerwień, część widma, które kamery teleskopu używają do robienia zdjęć. Złoto najpierw podgrzewane jest laserem i odparowywane. O jakiej ilości mówimy? Odparowujemy około 40 gramów. Na lustro trafia kilka. To dość cienka warstwa. Kartka papieru to 1000 cala. Moglibyśmy umieścić na niej 100 warstw złota. W efekcie powstaje najdoskonalsze lustro świata. Jesteśmy. Piękne. Moje odbicie nigdy nie było tak wyraźne. Niesamowite jest to, że złoto będzie w kosmosie na 18 innych lustrach. Zgadza się. Wszystkie lustra są sześciokątne, dzięki czemu idealnie do siebie pasują. Sześciokąty są również bardziej koliste, co umożliwia lepsze skupianie światła. Te lustra są typowe dla Jamesa Webba, a każdy element konstrukcji to szczytowe osiągnięcie techniki. Aby wystrzelić je w przestrzeń kosmiczną, będziemy polegać na tej samej technologii, która wystrzeliła Sputnika pół wieku temu. Użyjemy rakiety z niewiele większym ładunkiem. Teleskop ma ogromne panele słoneczne i tarczę ochronną, aby chronić delikatne przyrządy. Całość jest bardzo masywna. It's all very bulky. Jak sprawić, by orbitujące satelity unosiły się nad konkretnym punktem obracającej się planety? To proste. Wystarczy zwolnić satelitę, aż znajdzie się nad żądanym punktem. Niestety to trudniejsze niż się wydaje. Zademonstruję na przykładzie karuzeli. To Ziemia obracająca się po osi. Ja jestem satelitą. Jeśli zwolnię, by być nad konkretnym obszarem, nie będę wystarczająco szybka, by pozostać na orbicie. Zacznę przybliżać się do Ziemi i w końcu spalę się w atmosferze. Istnieje rozwiązanie. Im dalej od Ziemi, tym słabsza grawitacja. W pewnym momencie grawitacja jest tak słaba, że wystarczy poruszać się odpowiednio szybko, by wciąż być na orbicie. I jednocześnie na tyle wolno, by pozostać nad konkretnym obszarem ziemskim. Naukowcy oszacowali, że ten punkt znajduje się prawie 36 tysięcy kilometrów od Ziemi. Właśnie tam można orbitować, pozostając w tym samym punkcie nad Ziemią. To orbita geostacjonarna. Jej odkrycie było prawdziwą rewolucją, dzięki której zaczęto przesyłać informacje. To początek satelitów telekomunikacyjnych. Dzięki zaledwie 3 satelitom geostacjonarnym możliwe stało się przesyłanie informacji do dowolnego miejsca na Ziemi.
to almost anyone. Pierwszym satelitą transmitującym sygnał telewizyjny był Telstar z 1962 roku. Zaczynamy. To twarz mężczyzny. Pierwsza transmisja trwała zaledwie 19 minut. Kilka lat później siatka geostacjonarnych satelitów umożliwiła transmisję na żywo w każdym miejscu na Ziemi. Wkrótce odbiorniki telewizyjne opanują świat. Straszna myśl. Transmisja telewizyjna stworzyła globalny salon, w którym dzieliliśmy doświadczenia i wartości. Transmisja satelitarna nie tylko zapisywała wydarzenia, ale pomagała je kreować. Między innymi na placu Tiananmen, przy berlińskim murze i w czasie arabskiej wiosny. Obecnie prawie 200 satelitów telekomunikacyjnych przekazuje sygnał na Ziemię. Większość znajduje się na orbicie geostacjonarnej. Ale pozostanie prawie 36 tysięcy kilometrów nad Ziemią nie jest łatwe. Satelity czasem dryfują. Aby utrzymać je na pozycjach, potrzeba rozwiązań równie zaawansowanych jak te użyte przy budowie Saturna V. To najpotężniejsza rakieta w historii. Ale silniki sterujące nie muszą wyglądać tak samo. Aby utrzymać satelitę na orbicie, potrzeba dużo bardziej precyzyjnej technologii. Pomimo wielkości kortu tenisowego i wagi przekraczającej 6 ton, w kosmicznym teleskopie Jamesa Webba zastosowano silniki wielkości kubka do kawy. Jest to możliwe dzięki minimalnej grawitacji panującej w kosmosie próżni. Przy braku oporu powietrza, malutki obiekt może poruszyć olbrzyma. Inżynierowie z Instytutu Technologii w Massachusetts wyznaczają nowy kierunek rozwoju silników. To nowy poziom precyzji. W laboratorium w niecodzienny sposób odtwarzane są warunki panujące w kosmosie. Wystarczy blat i mini satelity, zwane sferami. Mamy płaską powierzchnię i zbiorniki powietrza, które umieszczamy pod satelitami. Zbiorniki zawierają dwutlenek węgla i działają jak w hokeju stołowym. Uruchomisz je? Jasne. Będziesz sterować tą satelitą i zadokujesz jedną w drugiej. Kiepski ze mnie gracz. Denerwuje się. Steruj. Małe silniczki wyrzucają sprężony dwutlenek węgla. Jest bezbarwny, ale tasiemki pokazują, kiedy wystrzeliwuje. Mogę obrócić? Owszem. To prawie jak taniec. Właśnie. W którą stronę? Chyba nie w tę. Straciłam orientację. Nie chcę się zatrzymać. Po uruchomieniu konkretnego silnika satelita pogna w przeciwnym kierunku. Nic jej nie zatrzyma. Imagine how hard it is.
przestrzeni trójwymiarowej to dopiero wyzwanie. Póki co sfery testowano na stacji kosmicznej ISS. Ich silniki są tak dokładne, że strefy można dowolnie ustawiać. Kolejny krok to zbudowanie satelity, który zachowa się podobnie na orbicie. Udało się. Dobra trajektoria. Nie przyspieszaj. Ustabilizowanie satelity i zlokalizowanie jego pozycji wymaga dokładności. Dzięki satelitom równie precyzyjnie możemy zlokalizować naszą pozycję. Historia rozpoczyna się w 1957 roku, tuż po wyniesieniu Sputnika na orbitę. Gdy obiekt się przybliża, zmieniają się dźwięki. Gdy Sputnik był na orbicie, naukowcy zrozumieli, że mogą go zlokalizować, słuchając zmieniających się dźwięków, jakie wydawał. Jeśli możliwe było zlokalizowanie satelity z Ziemi, czy można było odwrócić proces? Czy znając położenie satelity, można określić położenie obiektu na Ziemi? Rezultatem było opracowanie systemu GPS. Jego działanie jest prostsze, niż mogłoby się wydawać. Wszystko zawdzięczamy temu. Technologię opracowano dzięki zegarowi. Ale nie był to zwykły czasomierz. To zegar atomowy, najbardziej precyzyjny odmierzacz czasu. Gdybym ustawiła go w czasach Wielkiego Wybuchu, dziś znalibyśmy datę powstania Wszechświata z dokładnością do kilku dni. Porównując z zegarkiem kwarcowym, różnica czasu wynosiłaby 150 tysięcy lat. Zegary atomowe są kluczowe dla technologii GPS. Aby określić naszą pozycję, najpierw musimy zlokalizować satelitę. Najlepiej zrobić to przy użyciu czasu. Każdy satelita wysyła sygnał w określonym czasie. Potrzeba ułamka sekundy, by sygnał trafił do urządzenia GPS. Gdy dotrze, zegar urządzenia mierzy, kiedy dokładnie go nadano. Znając różnicę czasu, można obliczyć, jak długo sygnał docierał do urządzenia i jak daleko znajduje się satelita. Urządzenie oblicza odległość co najmniej od 4 satelitów. Po obliczeniu odległości od każdego z nich, urządzenie odbiornik tworzy zakres odległości. Miejsce ich styku to nasze położenie. Istnieje 31 satelitów GPS. Im więcej połączy się z urządzeniem, tym dokładniejszy odczyt. Gdziekolwiek się znajdujemy, GPS poda naszą pozycję z dokładnością do kilku metrów. Obecnie GPS może również odczytać, co stanie się za chwilę. Jestem w Japonii u stóp Uzu. To jeden z piękniejszych terenów w kraju. I prawdziwa bomba czasowa. Uzu to wulkan. W przeszłości aktywność wulkaniczna była odczytywana jako fałszywy alarm. Okoliczni mieszkańcy ignorowali ją, ale gdy w 2000 roku nastąpiły wstrząsy, 16 tysięcy opornych mieszkańców ewakuowano.
W kilka dni wulkan wyrzucił popiół i błoto, niszcząc szpital, szkołę i setki domów. Nie zginęła ani jedna osoba. Naukowcy zareagowali między innymi dzięki urządzeniu GPS. To sieć stacji GPS otaczająca wulkan. Dzięki niej uratowano setki ludzi. W ciągu 48 godzin odległość pomiędzy dwoma stacjami zwiększyła się o 2 cm. To niewiele. Ale dla badaczy wulkanu był to sygnał, że pod powierzchnią ścierają się ogromne siły. Pomogło im to zdecydować o ewakuacji. Wybuchy wulkanów to jedyne katastrofy naturalne nękające Japonię. W zeszłym roku kraj nawiedziło trzęsienie ziemi. Było to najgorsze trzęsienie w historii kraju. Wywołało 40-metrowe tsunami. Zginęło 20 tysięcy ludzi. W tym budynku znajdowała się szkoła. Mimo iż urządzenie GPS stoi w samym sercu zniszczonego terenu, technologia nie mogła przewidzieć kataklizmu. GPS technology couldn't predict the earthquake. Even though GPS dokładnie monitoruje powierzchnię, ale nie przewidzi ruchów tektonicznych w głębi Ziemi. Analizuje przeszłość, ale nie przyszłość. Tak nam się wydawało. Profesor Kosiki Heki analizuje sygnały GPS, ale nie po to, by określić swoje położenie. Bada przyczyny zmienności sygnałów. Analizuje wpływ elektronów na ich zakłócanie, czyli tak zwaną zawartość elektronu. Profesor sprawdza, jak fale dźwiękowe po trzęsieniach ziemi zakłócają sygnały GPS. Po trzęsieniu Tohoku zauważył coś niezwykłego. Dostrzegł zakłócenia sygnałów, zanim nastąpiło trzęsienie. Chcę zrozumieć, co to za zjawisko. Proszę mi wyjaśnić, co się dzieje w przypadku trzęsienia i braku trzęsienia. Załóżmy, że to zawartość elektronu, czyli liczba elektronów w jonosferze, 300 km nad nami. A to czas. Gdy nie ma trzęsienia, sygnał rozchodzi się w ten sposób. Skąd to wygięcie? Czemu nie jest płaski? Przez ruch satelity. To ruch pozorny. Gdy sygnał przechodzi przez grubą warstwę atmosfery, dostaje więcej elektronów. Potem ich ilość maleje, by na końcu znów wzrosnąć. To ma sens. Tworzy się krzywa. W przypadku, gdy nie ma trzęsienia. Jeśli pojawi się trzęsienie, to ta linia? Tak. Normalny sygnał na godzinę przed trzęsieniem ziemi zostaje zakłócony przez falę dźwiękową. Ten sygnał jest wyżej, to znaczy, że w atmosferze jest więcej elektronów. Zgadza się? To dziwne. Przed trzęsieniem zwiększa się ich ilość. To niecodzienne zjawisko. Najwyraźniej przed trzęsieniem ziemi wnętrze ziemi zwiększa aktywność elektronów, zakłócając sygnały GPS. Profesor Heki zauważył, że podobne zjawiska miały miejsce wcześniej, na przykład przed trzęsieniem ziemi w Chile w 2010 roku.
To niezwykłe odkrycie nie zostało dokładnie zbadane, ale przynosi nadzieję, że pewnego dnia urządzenie GPS będzie mogło przewidzieć trzęsienia i ratować ludzkie życie. Przez pół wieku satelity były na szczycie technicznego rozwoju. Napędzały konstruowanie rakiet. Rewolucjonizowały postrzeganie naszej planety. Zmieniały sposoby komunikowania się i określania położenia. Ale na początku XXI wieku ta technologia została znacznie uproszczona. Satelity nie służą już tylko rządom i wielkim korporacjom. Stały się bardziej osobiste. Dziś dowiemy się, jak do tego doszło. W bazie sił powietrznych w Kalifornii naukowcy robią kolejny krok. W głowicy tej rakiety znajdują się prototypy, które zrewolucjonizują technologię satelitarną. To tak zwane CubeSats. Oto one. 5 takich satelitów zostanie wyniesionych na orbitę. Będą na niej krążyć niczym stado dziwnych ptaków. Satelity należą do uniwersytetów i dołączą do 40 już krążących na orbicie. Mogą robić wszystko. Od pomiaru skażenia Układu Słonecznego do badania bakterii w kosmosie. Co zaskakujące, liderem tej technologii jest Wielka Brytania. Inżynierowie znaleźli nowatorskie zastosowanie satelitów. Czy CubeSats zawsze mają takie macki? To konkretna misja. Obecnie najbardziej interesują nas odpady kosmiczne. Jest ich całkiem sporo. Jeżeli uda nam się przymocować satelitę do takiego odpadu, na przykład do starego satelity, a następnie otworzyć macki słoneczne, odpadki zostałyby wciągnięte na orbitę i spalone w bezpieczny sposób. Oczyścilibyśmy kosmos. Obawiam się, że to będą kolejne odpadki orbitujące w przestrzeni kosmicznej, ale w rzeczywistości rozwiązują problem. Zgadza się. Zgrabne rozwiązanie. CubeSats składają się z takich samych elementów podstawowych, podobnie jak komputery. W Surrey technologia zrobiła kolejny krok. Dr Peter Shaw zademonstruje, jak zbudować satelitę wokół najmniejszego istniejącego komputera, smartfona. Współczesny smartfon średniej klasy to bardzo sprawne urządzenie. Ma kamerę, kilka gigabajtów pamięci, zaawansowane procesory i akcelerometry. Czy to dzięki nim możemy obracać ekran? Podobną technologię można zastosować w statkach kosmicznych. Chodzi o to, by wszystkie te elementy zastąpić telefonem komórkowym. To wewnętrzna struktura CubeSat. Do niej przymocowujemy resztę. Technologia satelitarna kojarzy się z wielkimi korporacjami i ogromnym budżetem, ale ten pomysł można niemal zrealizować we własnym garażu. Jeśli ma się trochę pieniędzy, ale różnica jest znaczna. Satelity telekomunikacyjne kosztują jakieś 600 milionów funtów.
Te wielkości pralki to koszt rzędu 10 do 15 milionów funtów. A ile kosztuje ta? Koszt całej misji wyniósłby jakieś 80 tysięcy funtów. W przyszłości satelity będą spełniać konkretne zadania dla wąskich grup odbiorców lub pojedynczych użytkowników. Umożliwią obrazowanie, komunikację i odkrywanie na zupełnie nowym, osobistym poziomie. W ciągu ostatnich 50 lat satelity przeobraziły nasze życie. Jestem pewna, że znajdujemy się w przedsionku kolejnej rewolucji. Jej wpływ będzie jeszcze bardziej znaczący. Nastąpi era prywatnych satelitów. Niesamowite. Czuję wibracje. Zawsze chciałam zobaczyć start rakiety. Coś wspaniałego. Spełniło się moje marzenie. Wersja polska na zlecenie HiPace Media, Grape Town. Tekst Karolina Biniek. Czytał Ireneusz Machnicki. Wszystko jest możliwe. Rowerzysta. Jestem tajemniczym milionerem. Masz coś pod spodem? Nie. Cała przyjemność po mojej stronie.